Słuchaj, w zeszłym tygodniu dostałam dużą paczkę pełną nowości od marki Vibo. Dlatego stwierdziłam, że czas nagrać filmik, który pomoże Wam się zdecydować na to, czy te produkty są warte zakupu, czy nie. Część z tych produktów jest już dostępna w sklepie, na przykład wkłady do tych paletek I Choose What I Want, a część z tych produktów będzie dostępna dopiero na koniec kwietnia, tak więc mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże w podjęciu decyzji. A teraz bez zbędnych, kurde, znowu powiedziałam zbędnych, ale ja mam dzisiaj dzień, bez zbędnych wstępów przejdźmy do testu. Cały czas mi ktoś puka do tych drzwi, sorry, idę otworzyć Michałowi. Zaczniemy od przygotowania skóry pod podkład i tutaj jest dla mnie wielka niespodzianka właśnie z Vibo, ponieważ oni wypuścili Unicorn Tears, czyli dwa w jednym, bazę i serum do twarzy. Jak wiecie, ja zawsze nakładam serum przed nałożeniem podkładu, dlatego jestem tak zdziwiona i zadowolona, że właśnie taki produkt wypuściła firma Vibo. Cena tego produktu sprawi, że wiele nastolatek, że wiele nastolatek w końcu będzie mogło sobie pozwolić na jakieś serum i zaprzyjaźnić się z tego typu produktem, ponieważ ja na przykład na moim kanale bardzo często polecam serum za 170 zł, 150 zł, a to jest coś bardzo taniego i łatwo dostępnego, tak więc mega się cieszę. Teraz pokażę Wam produkt, który mnie zupełnie zaskoczył. Tutaj mówię o płynnym rozświetlaczu, którego nałożę sobie na rękę dosłownie jedną kroplę i teraz patrzcie na to. O, może Was jeszcze przybliżę, dajcie chwilkę. Rozcieramy. My God, Wy to widzicie? To nie jest taki zwykły płynny rozświetlacz. To jest normalnie pełne krycie. Nałożymy trochę tego produktu pod podkład i wydaje mi się, że dodamy jeszcze krople do podkładu. Nie wiem, czy to nie będzie za dużo, no ale na tym polegają testy, że się próbuje i jak nie wyjdzie, to Wam po prostu powiem, ale wydaje mi się, że to może być wow. Nabieram trochę tego, boję się wręcz, nabieram trochę tego rozświetlacza Beauty Blenderem i lecimy na najwyższych punktach twarzy, które właśnie najbardziej chwytają światło, czyli kości policzkowe, tutaj na skroniach, też trochę wjeżdżam na łuk brwiowy. My God, widzicie? Wziąłam drugą maleńką kropelkę i już przesadziłam. My God, jakie to jest intensywne, w ogóle się czegoś takiego nie spodziewałam, no. Oczywiście każda twarz inaczej odbija światło, to tutaj trzeba dostosować do siebie, ale jak tak już zrobicie sobie parę selfies, to zazwyczaj wiecie, jak wasza twarz, gdzie wasza twarz łapie światło. But I be goddamned if a nigga don't be trying. So tell me, mama, please, why you be drinking all the time? Does all the pain he brought you still linger in your mind? 'Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. To wykończenie jest fajne. Jest naprawdę fajne. Ten rozświetlacz zdecydowanie dodał błysku, blasku. Nie wiem, czy widzicie w tym świetle. Widać, co? Tutaj na czole widać też ten taki lekki błysk. Nałożyłam już korektor i teraz szybko, zanim on mi się zejdzie w zmarszczkach, utrwalam go pudrem bananowym. Puder bananowy z Vibo to, jak wiecie, jest mój ulubiony puder pod oczy z drogerii. I kiedy już ta strefa jest zapudrowana, to teraz resztę utrwalimy kolejną nowością. Mamy tutaj taki bardzo romantyczny, kwadratowy puder, który nazywa się Marshmallow Sweet Kissing Powder i on, z tego co sobie tutaj przeczytałam z tyłu, ma bardzo charakterystyczny zapach. Jejku, jaki zapach! Totalnie pianki marshmallow. Wybaczcie, ale ja zawsze muszę taki puder posmakować, czy on naprawdę tak smakuje, jak pachnie, no. On smakuje jak marshmallow. Matko, jaki on jest słodki. Pyszny. Wow. Jest przepyszny. Co tu się w ogóle dzieje? What? Ale oczywiście i tak najważniejsze jest to, czy ten puder utrzyma mój make-up. Bo
Nieważne jaki jest pyszny, jeśli sobie nie poradzi, no to baj. Kolejna bardzo ciekawa nowość to będą kredki o nazwie Feather Brow i tym produktem już się malowałam. Szczerze się Wam przyznam, jak tylko dostałam tę paczkę, no to nie mogłam się powstrzymać. Pierwsze co, to oczywiście wyjęłam te kredki i zrobiłam sobie nimi brwi. No i tutaj mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ forma tych kredek to jest coś, co ja lubię najbardziej. Z jednej strony mamy małą szczoteczkę. Gdyby była duża, to bym była niezadowolona. Z drugiej strony mamy super cieniusieńki wkład. Mam dwa kolory, czyli bardzo, bardzo ciemny i super zimny odcień, idealnie dla brunetek. Natomiast drugi odcień, moim zdaniem, ma za dużo rudości w sobie. I u mnie ten kolor już by nie przeszedł, ponieważ ja wolę mieć zimniejszy kolor na brwiach, a jednocześnie, jeśli macie trochę takich złotych przebłysków we włosach, to wydaje mi się, że się u Was również sprawdzi. Różnica między tymi brwiami jest porażająca. Teraz przechodzimy do moim zdaniem najciekawszych produktów tego sezonu, czyli do paletek I Choose What I Want. Tutaj mam jedną w całości już zapełnioną paletkę, ale chcę Wam pokazać, jak to wygląda przed zapełnieniem. Tak jak widzicie, tu mam tylko dwa wkłady, czyli na początku macie po prostu takie dziury. Ta paletka nie ma dna, na przykład paletki z Inglota czy z innych firm zazwyczaj mają dno, ale w tym wypadku wkłady mają identyczną plastikową, różową obudowę jak te paletki, tak więc one tutaj idealnie zatykają dziury. To, co moim zdaniem jest bardzo sprytne w tych paletach, to to, że na tych plastikowych denkach wkładów macie nazwy wypisane, czyli na przykład uzupełniając paletę z Inglota, za każdym razem jak chcesz sprawdzić, jaki masz numer tego wkładu, musisz go wyjąć, w sensie najpierw przesuwasz te wszystkie wkłady obok, potem wyjmujesz i dopiero patrzysz. A tutaj dzięki właśnie temu rozwiązaniu masz zawsze na widoku nazwę. I to jest moim zdaniem genialne rozwiązanie. W tej kasetce umieściłam te kolory, które najbardziej mi się spodobały. Po pierwsze mamy tutaj bezbarwny puder fiksujący, czyli jeśli nie lubicie pudrów sypkich, to właśnie wtedy sięgamy po puder w kamieniu, no i to jest właśnie puder pod oczy. Tutaj mamy sprasowaną wersję bananowego pudru do całej twarzy, ale on też jest, on jest moim zdaniem najlepszy pod oczy. Następnie mamy bronzer i to jest ta ciemniejsza wersja, czyli numer 2. Oni mają dwa kolory bronzerów, z czego ten jaśniejszy, w moim odczuciu, jest genialny. On jest bardzo jasny i bardzo zimny. Ja oczywiście wzięłam ten ciemniejszy kolor, ponieważ, no wiadomo, jestem trochę ciemniejsza, ale to, co mi się bardzo podoba, on również jest chłodny. Oliwkowy bardziej, ale chłodny, tak więc żadnej rudości, najlepiej. Następnie mamy róż do policzków w takim bardzo naturalnym, brązowawym kolorze, czyli coś, co ja uwielbiam, bardzo, bardzo w moim stylu. Potem mamy złoty rozświetlacz, który nazywa się Sunray. No i mam tutaj też jednego dziwaka, czyli rozświetlacz numer 1 Moonlight. To nie jest taki rozświetlacz na co dzień dla każdego, ponieważ on jest biały, perłowy z fioletowym błyskiem. Ten fioletowy błysk jest bardzo widoczny, tego się nie da przeoczyć, tak więc jest to moim zdaniem taki bardziej festiwalowy rozświetlacz albo na jakieś tam imprezy. I widzicie, roztarty na ręce, ma totalnie fioletowy pobłysk. Oh my god, strasznie się zgrzałam, więc zdejmę sobie tę marynarkę, bo już się trochę się zaczynam pocić, a to nie jest fajne. Od tych świateł do nagrywania jest naprawdę mega ciepło. Konturowanie twarzy zaczniemy od nałożenia tego jasnego, bananowego pudru pod oczy, żeby trochę tę sytuację rozjaśnić. Zobaczymy w sumie, czy ten puder jest rozjaśniający, czy tylko utrwalający. Jeszcze tej paletki nie używałam, tylko sobie ją macałam palcami, tak więc tutaj razem z Wami badam sytuację. Wiecie co, mam wrażenie, że ten bananowy puder za bardzo nie rozjaśnia tutaj pod oczami tej strefy i że on po prostu będzie chyba lepszy do utrwalania niż do rozjaśniania. Teraz przechodzimy do bronzera. Oczywiście strzepuję nadmiar z pędzla. Wkładam ten bronzer bardzo ostrożnie, bo to jest dosyć ciemny kolor jednak.
I wiecie, boję się plam, nie wiem czego się spodziewać. Tak jak widzicie z tej strony, już w ogóle się nie bawię w jakąś tam powolność, ostrożność, ponieważ widzę, że ten produkt nie robi żadnych plam. Po prostu ciaps, lecę, nakładam. Założymy teraz odrobinę tego różu na policzki, ale no nie za dużo, ponieważ ja nie jestem fanką błyszczących róży, a on ma jednak widoczne drobinki. Śliczny kolor. Szkoda, że ma, kurczę, te drobinki. Wolałabym, żeby ich nie miał, bo kolor jest przepiękny. Marzyłabym o takim różu w macie. A teraz przyszedł czas na wypróbowanie rozświetlacza. Bardzo mnie kusi, żeby nałożyć ten fioletowy, ale on nie będzie pasował do tego ciepłego looku, który mamy na twarzy, tak więc pójdziemy klasycznie w złoty rozświetlacz i może jakoś w najbliższym jakimś innym filmie wypróbujemy ten fioletowy. Co o tym sądzicie? To są dwie warstwy i teraz dołożymy jeszcze trzecią, standardową. Jest dobrze, co? Jest dobrze. Kolejna nowość od Vibo to będą takie bronzery i tutaj mam trzy kolory. Jedynka jest najbardziej pomarańczowa i ma wyraźne błyszczące drobinki, tak więc ja sobie ten bronzer odpuszczam. No i teraz mamy konkurs między dwójką a trójką. Pokażę Wam te kolory. I te kolory są już moim zdaniem bardzo dobrze przemyślane. Jeden jest bardziej neutralny, a drugi bardziej oliwkowy. Tak więc dla każdego coś miłego. Tutaj mamy wersję neutralną, tutaj oliwkową. Ja mam ochotę dzisiaj sięgnąć po wersję neutralną. Ten produkt jest przeznaczony do używania nie tylko na twarzy, ale również na ciele, dlatego chciałabym go dzisiaj przetestować na dekolcie, więc jednym słowem wykonturujemy sobie cycki. Tak jak widzicie, dokończyłam makijaż i nałożyłam tej matową szminkę z Vibo numer 2, piękny brązowy nudziak, na to błyszczyk, mój ulubiony błyszczyk na świecie, czyli High Gloss numer 1, również brązowy, mleczny, żadnych drobinek, no ogólnie piękna sprawa. Oczy dokończyłam na dole bronzerem, a na górze nałożyłam tylko rzęsy. No i możemy teraz podsumować te wszystkie produkty, które dzisiaj użyliśmy. Zaczynamy od Unicorn Tears, które nałożyłam jako bazę nawilżającą pod podkład. I tutaj jestem zachwycona, to serum naprawdę świetnie przygotowało moją skórę pod podkład. I to wszystko wygląda pięknie, tak więc jeszcze trochę to potestuję, żeby zobaczyć, czy nie zapycha i czy nie dzieje się nic dziwnego. Ale w tym momencie wow. Potem mieliśmy rozświetlacz. Tutaj chyba bez żadnego zaskoczenia. No wow, po prostu. Ten błysk, to wszystko. Jak się zmieszał z podkładem. To jak skóra pięknie teraz wygląda. No, I love it. Następnie mieliśmy ten przesłodki puder Marshmallow. To jak wszystko wygląda po zapudrowaniu. Bardzo mi się podoba. Konturowanie pięknie się na tym rozłożyło. No i nie wybiela twarzy, co jest dla mnie kluczowe. Tak więc spełnia te ważne dla mnie punkty. Zobaczymy jeszcze, jak będzie trzymał mat, ale na to potrzebuję znowu trochę czasu. Tak więc prawdopodobnie w ulubieńcach powiem Wam, co o tym sądzę, czy jest to porażka, czy właśnie ulubieniec. Z tej paletki w moim odczuciu te dwa produkty są dosyć przeciętne. Tutaj nie mam ani mech, ani wow, po prostu aha. Natomiast ten bronzer jest cudowny. Moim zdaniem moja skóra w tym momencie wygląda tak dobrze jak w Kat Von D. To też jest dużo lepsze wykończenie niż te czekoladki z Lovely. Tamte produkty bardzo lubię, ale to jest dużo ładniejsze. No i ten jaśniejszy kolor na pewno niedługo zakupię, ponieważ ten jaśniejszy kolor też jest piękny. Potem mamy ten róż. Tutaj jestem akurat zawiedziona, ponieważ kolor jest piękny, ale drobinki to jest w ogóle nie mój styl. No i rozświetlacz świetny, a ten trzeba będzie przetestować w jakiś inny dzień. I zostały nam kredki do brwi, które jak dla mnie są bardzo fajne. Moim zdaniem to wygląda prześlicznie, kolor jest idealny, naprawdę chłodny, ale
ale można go zbudować od jasnego do ciemnego. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli używałyście któryś z tych produktów, to zapraszam do komentarzy, dajcie znać, jakie są Wasze odczucia, opinie, z czym Wam się lepiej sprawdziły, z czym gorzej. Bardzo mi to pomoże w testach. No i oczywiście widzimy się następnym razem. Cześć!